Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 90. odcinku z The Sims 4 Nowe Życie i słuchajcie, jestem w szoku, jak ten czas szybko leci, że mamy już 90. odcinek. Co prawda, serię prowadzę od 2017 roku, od kwietnia, ale jednak były jakieś tam przerwy, nie przerwy. Długo też nie było nowych ptaków żyć i tych spraw, także powiem wam szczerze, że 90 odcinek, nie spodziewałem się, że tak szybko do tego dojdziemy. Natomiast moi drodzy, Martyna kochana nasza uśpiła cały dom, proszę bardzo, Jesus sobie... Co? Krąży plotka, że trwa naprawdę szalona impreza w ogrodach pałacowych, ale Martyna by chętnie poszła, tylko że jest na wyczerpaniu energetycznym i położyła tak, gdzieś jakieś, proszę bardzo, pięknie sobie śpią. Czemu ciebie nie... Sama na nocniczek poszłaś? Ojejku, no tak, bo ona już sama potrafi, oczywiście, że tak. No tego, żebym się nie spodziewał. Proszę ładnie sobie wrócić do spanka potem, jak już skończysz swoje siku. Także chodź. Tak, więc Paweł i Zuzka sobie śpią. Jesus stwierdził sam, że się położy spać, dlatego że jest totalnie wykończony po pracy i po całych obowiązkach domowych. No a Martyna końcówką sił próbuje w końcu rozwinąć sobie umiejętność logiki, która jest jej potrzebna do pracy, bo dalej się nad tym męczymy i dalej nie możemy zdobyć przez to wszystko awansu. Więc niestety, szukaj w gwiazdach. A czy to nie jest czasem... Teleskop? Czy w tej grze jest teleskop? Nie wiem, słuchajcie, ja mam czasem takie dziwne zawahania, zakrzywienia czasoprzestrzenne, dlatego że gram i w dwójkę, i w czwórkę. I po prostu czasem mi się wszystko miesza, wiecie, że coś w tej części jest, czegoś w tej części nie ma. I potem, o. Dobra, weź sobie te szybkie resztki zjedz. Nie wiem, czy zdążysz jeszcze potem się... ogarnąć w toalecie i możesz pójść spać. W sumie to wypadałoby może jakieś przyjęcie ogrodowe zrobić, czy coś. Jak wy dzisiaj z pacą stoicie? Martyna ma piątek pracujący, więc nic z imprezy. Sobota i niedziela też pracująca. A Jesus no, ma sobotę i niedzielę wolną. To ewentualnie, słuchajcie, może byśmy zrobili jakiegoś takiego, nie wiem, grilla. Przyjęcie domowe w wyremontowanym domu, bo już od kilku dni jest wyremontowane, od kilku odcinków. No i co? I nie ma przyjęcia żadnego. Bez sensu zupełnie. Trzeba by to jakoś uhonorować i uczcić. Tak mi się wydaje. Dobra. To się ogarnie. O, Luncia przyszła! Boziu! Obudź, ach, ona śpi. Zobaczcie, Jezu, kochane koteły. I moi drodzy, właśnie miałem wam powiedzieć już o to w ostatnim odcinku. Oczywiście wspomniałem. Jedna widzka na Instagramie, chyba nazywa się Madzia, bo po niku widzę, że ma tam w nazwie użytkownika Madzia. Słuchajcie, odkryła bardzo fajną rzecz i ja wam zaraz to przeczytam oczywiście, bo poczekajcie, wam to przeczytam i powiem wam od razu o niku, bo i tak tutaj się o, Elka ogarnia sobie, więc nic się nie dzieje, poczekajcie, wejdę sobie we wiadomości i wam zaraz tak, Madziula i słuchajcie, napisała tak: cześć, odkryłam niespodziewajkę, jako że jest wieczór i gram sobie w Simsy przy twoich starych odcinkach z ptaków, w 35 odcinku, podczas wyjazdu na urlop, Elka, wybierając osoby, z którymi jedzie, ma w znajomych Jesusa. Cofałam 3 razy, to jest dokładnie 4 minuta 56 sekunda. Spieszę się powiadomić, że choć nie doczekali ślubu Martyny, zostawili ją w dobrych rękach. I słuchajcie, nawet nie wiecie, jakie to było dla mnie takie magiczne, że mimo wszystko Elka i Przemek nie doczekali tego ślubu, to jednak znali Jesusa i wiedzieli, że jest dobrym simem i dobrą osobą, żeby Martyna mogła z nim tutaj... Czemu ty idziesz do... Chodź do łóżka, co ty robisz? Żeby Martyna mogła się z nim tutaj być i mieć dzieci, brać ślub i wszystko. Także nawet nie wiecie, jakie to było dla mnie takie o ja, jakie to jest super. Dobra, wszyscy śpią, to trochę sobie przyspieszymy czas. Oczywiście Maddie musi być oczywiście koło zmywarki, tak? Bo inaczej być nie może. Oho, i Luna nawiedza. Luncia, no zostaw, proszę. A Maddie, na co czekasz? Wannę? Ale co ci wanna zawiniła, Bogu ducha winna wanna? Czy ten czas się może jakoś tak szybciej przyspieszyć, żeby oni już wstali? Ojoj, a nie będzie żadnej bitwy między Luną a Maddie? Czy coś? Nie, ale widzę, że Luna sobie z miseczki się dożywia, dokarmia. Czekajcie, a żadna Elka, żaden Przemek nie wyszli? Chyba nie. Bu, szkoda. No dobra. Tutaj widzę, że młoda w gabinecie.
Młoda. Seniorka, nie młoda. No weź się szybciej śpicie. No i jeszcze w rumbę wjeżdżasz? No halo, jak to? Proszę nie wjeżdżać w rumbę. I dzisiaj widzę, że tego baga z tym przyspieszającym się samoczasem nie ma, więc jest super. Cieszę się bardzo, wszyscy śpią. O, Jezuska jest głodna, zaraz jej damy jedzenie. Paweł też jest głodny, Martyna okej. I Przemek... Przemek. Tak, Maćku. Jesus. Jesus do łazienki, ale to za chwilę. Dopiero jest czwarta rano, piątek. Czekaj, czy ty idziesz w końcu do tej pracy, czy nie? Idziesz, bo ty pracujesz od poniedziałku do piątku. Ja się chyba tego już nigdy nie nauczę. Zostaw drugi monitor. Co się użerasz, Luna? Ty miałaś być cudownym kotkiem po śmierci, a nie. Biega, lata, skacze. A czy ja nie miałem czasem... Aha, włączyliśmy, dobra. Włączyliśmy ten termostat, więc jest dobrze. Luna, już jest piąta rano. Proszę wrócić do swoich zaświatów. O właśnie, no. Posłuchała się, czy się nie posłuchała? Gdzieś polazła. Naprawdę? No zobaczcie. Madia, ty co? Ja widzę, że... Aha, Madi pilnuje Zuzki, jak śpi. No dobrze. Wstańcie już. W sumie mógłbym zrobić cięcie. Paweł jest bardzo głodny, nakarm go zanim zostanie zabrany. Co? Co mi już dzieckiem tutaj grozicie, że mi go zabierzecie? Ty, wy, niedobre wy. Opcje. Otwórz. Weźmy... makaron z serem. Niech będzie. Już ci daję, spokojnie. Proszę. Weź sobie porcję. A Jesus, co ty robisz? Gdzie ty idziesz? Nie kładź go, tylko ty się ogarnij. Tutaj jest toaletą, proszę bardzo. Bo ty niedługo do pracy idziesz, więc możesz sobie tak, to wytoaletować się. Ja ci też otworzę lodówkę, bo ty oczywiście weźmiesz coś innego niż trzeba. Weź sobie taku stofu. Taku stofu. Niech będzie taku stofu. Ciaciaracia, ciaciaracia. Dobra, o, młody sobie je, to ja to od razu schowam. Nie do kosza, do lodówki. Dobrze zrobiłem? Dobrze zrobiłem, bo ten kosz tak tutaj stoi, kurczę, powiem wam, że w takim bardzo niefortunnym miejscu i czasem się obawiam, że trafię jedzeniem do kosza i będzie bubu. Dobra, już jesteś najedzony, w sensie... Ja wiem, że dopiero jest, czekajcie, automatyczne wszystkie światła, o. Jest ciemno, super. To wiesz co, jak ty się ogarniesz... Higiena. A możesz się... O! Już ci daję, kochana moja. Nie płakusiamy, Zuza. Otwórz, wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. No już ci daję. Spokojnie, chodź. Weź sobie porcję, proszę bardzo. A czemu ty chcesz znowu do łazienki? To nie. Najpierw nocnik. O, a potem sobie weźmiesz porcję. Super. Młody, a ty? Ty byś w sumie... Dobra, trzeba to posprzątać. Ty byś w sumie mógł się pobawić. Może niebieskim misiem, proszę bardzo. Bajka na dobranoc. Nie, dopiero wstały, 7 rano. Dobra, Elka... Martyna, nie Elka. Ale wiecie co, one są tak podobne, że naprawdę mam czasem ochotę mówić do niej Elka. Znaczy, to ona powinna być Martyna Elżbieta, o. Na drugie ma Elżbieta. Tak by trzeba było tutaj wpisać. Martyna Elżbieta, chociaż nie wiem, czy tyle znaków się zmieści w imieniu. Może by się zmieściło. Czy ty potrzebujesz coś do pracy? Nie, nie potrzebujesz, więc teoretycznie powinieneś mieć niebawem awans. Chociaż dopiero jesteś w połowie. No dobra. Posprzątasz ładnie? Posprzątasz, dobrze. To wiesz co? A może byś zobaczył co u dzieciaków? Chociaż do pracy masz za godzinę. Towarzystwo ci spadło. Pewnie zaraz ci podrośnie, jak sobie będziesz w pracy. Ale za ten czas, chodź, może pogadaj z kimś, co? Rozmawiaj, po prostu. I tyle. Zuzka, czy ty jesz? Nie wiem, czy ty wzięłaś ten talerz, czy nie wzięłaś tego talerza? Aha, jesz na... Patrzcie, ona jest też kulturalna. Na pufce sobie siada? Fajnie. To mi się podoba. Mam nadzieję, że trafiłem tym razem do kosza. Tfu, do lodówki, nie do kosza. Do lodówki. Nie płacz, co ci jest? Wypadek na nocniku. Co żeś zrobiła? Co żeś zrobiła? Nie wiem, co żeś zrobiła. A ty, chodź, wyczyść to. Tu nie trzeba, dobra.
Tu jest. I wytrzyj to jeszcze. Może zdążysz przed pracką. Młody, bawisz się? No, bawi się. Też jest smutny. O, zabawkowy przesyt. No to jak masz zabawkowy przesyt, to proszę bardzo, do Zuzki. Przyjazny, gawosz. Obejmij. Rozmawiaj, proszę bardzo. W sumie też możesz z Maddy sobie pogadać. On do pracy, dobra, to już tej kałuży nie ścieraj, to pan pokojówek to zetrze ewentualnie i tyle. Dobra, on sobie poradzi i do pracy, bardzo ładnie. Martyna, ty o której? Ty za chwilę wstaniesz, no i super. W sumie już teraz powinnaś wstać, żeby dzieciaki sobie same nie siedziały i się same nie zajmowały sobą. Nie ma tu zlewu, dlaczego tu nie ma zlewu na górze? Czekajcie. W dół. Ja wiem, ja jadę równo. O, jeden. I gdzie był ten drugi? Na stoliku chyba był, tak. Czy ja to... Czemu nie zabrałaś tego talerza? O, bardzo ładnie. Dobra, ty jak wstaniesz, to w sumie możesz, nie wiem, może... O! Może uczyć mówić albo coś? Ucz mówić. Chodź, wstawaj. A ty, moja droga... Trzeci poziom umiejętności komunikacji, to... Wow, wow! To może baw się zabawką? Panem Mruczkiem, panią Mruczek, proszę bardzo. Mam nadzieję, że się wyuczycie wszystkiego. Tylko czekajcie, to Paweł zdobył? Paweł zdobył. Dobrze. Nie, co ja chciałem, tu chciałem. Myślenie. Jak się zdobywa myślenie? Tak, lepiej zmniejsza również... Fiszkami. To nie. Rób z nim fiszki. Rób z nim fiszki. Wychowawcze. I znowu się samo przyspiesza. Co jest nie tak? Czy czasem nie przyszedł do nas pan... Coś, on jest zbadżony. Resetuj. On to badży. Moment, czy ty idziesz na nocnik? Dobra, to ty idź na nocnik. Czy ty coś potrzebujesz? W sumie to nie. No i znowu się przyspiesza samo. No halo, o co chodzi? No i on tu jest. I mimo, że jest zresetowany, to dalej to się robi. Patrzcie. No, dobra, idź sobie i zobaczymy, czy to się ogarnie. Dobra, Martyna, proszę cię, weź, poucz go. Aha, on jeszcze na nocniku siedzi. To wiesz co? To się przyspiesza dalej, słuchajcie, to jest dziwne. Ale tylko mam to w ptakach. Dlatego, że ostatnio nagrywałem Andeca i czegoś takiego nie było. Nie możesz być smutna, chodź. Obejmij czule. Pokrzep. Podnieś w sumie. Nie płacz. Co wy wszyscy macie jakieś płakusiania tutaj? Proszę nie płakać. Martynka się z nami dobrze zajmuje wszystkimi. O. Dobrze. I jak ty teraz wyjdziesz, to tobą też się zajmiemy. Obejmij. No obejmij sobie. Martyną chciałem. Przyjazne. Pokrzep. Przyjazne. Obejmij czule. O. A Maddy chce na spacer. No dobra, pójdziemy na spacer szybko. Wyprowadź krótki spacer. Maddyś, już idziemy, mój pieseczku. Już idziemy. Patrzcie, matka roku. Matka roku. No już idziemy na spacerek, już. Już. No, idziesz?
Ale miałaś go objąć, Martyna! O! Nie będzie smutny przynajmniej, chyba. Dalej jest. Dlaczego? Przyjazne. Obejmij czule, no. Aha. Czyli potem go obejmiesz chyba czule. Dobra, to idź z Maddy. No chyba, Zuzka, sobie żartujesz. Co za mała bobasica, no. To pobaw się z nim tutaj, zabawne. Pleć Androny. Pleć Androny. Rób zabawne miny. Obejmij czule, żebyście nie byli sami. Rozmawiaj o sztuce. To już tak bardzo kulturalnie i bardzo dorośle wchodzimy. O książkach porozmawiaj. O superbohaterach też. Dopóki matki nie ma, to Zuzka, jesteś troszeczkę starsza, to przejmujesz stery w tym domu. Moja droga. Widzicie, i teraz tego pokojówka nie ma. I zobaczcie, że czas się nie przyspiesza, więc to on chyba tutaj nam powoduje jakieś dziwne problemy z czasem. To Martynie ktoś dzwoni. Albo już nie. Albo czekajcie, czy ty miałeś pracować ciężko? Przypadkiem. Czwarty poziom komunikacji Zuzka ma też. No dobrze. A czy możesz... Aha. Gawosz. Gawosz, obejmij czule. Czy Maddy się w ogóle załatwia? Kto to idzie, takie ładne włosy ma? Kto? Kto? Halo, kto? Manuela Laura. Lara. Lara. No dobrze. No i co? Bawicie się ze sobą, czy nie? Nie wiem, stoją jak kołki w płocie. Halo? A weź go zostaw. Może ty ich badzisz, Martynka, co? Nie no, chyba się bawią, tylko tak daleko od siebie stoją w ogóle. O księżniczce jej mówi, znaczy jemu mówi, patrzcie. O, jest pogodny. Powiesz jej o ulubionym kolorze, powiesz jej o ciężarówkach. Tak, musicie się, moi drodzy, tematami nawzajem wymieniać, a nie tylko jedno i to samo mówicie. Dobra, jak tam, Martyna, żyjesz? Widzę, że Maddy ma bardzo dobry spacerek, orzeźwiający. Patrzcie, jak biegnie za Martyną. Czy tu ktoś mieszka? Chyba nie. Zjemy razem obiad w miejscu o nazwie Rock and Roller Dina. Chętnie, ale nie dzisiaj. Zrobimy imprezę. Paweł i Zuzia bardzo się rozprzyjaźnią. Ale czat! Ale czat! Pokażcie mi się. Paweł rezolutny. A młoda? Też rezolutna. Jesteście razem rezolutni. Doskonale. O, ty też możesz jej Androny pleść. To pleć jej Androny, a ty jemu. Przyjazne. Powiesz mu o... imprezie. Niech będzie i let's party. Martyna, czy ty możesz z tego spaceru rzucić? Gdzie ty żeś zawędrowała? Głodna jesteś, wiesz, nie wiem, czy zauważyłaś, ale jesteś głodna. Gdzie ty jesteś w ogóle? Gdzie ty żeś polazła? Gdzie ty masz dom? A tu jesteś. Łazi tymi uliczkami. No dobrze, chociaż trochę Maddy się wybiega też. Chociaż, słuchajcie, ma duży teren tutaj przed domem i za domem i ona z tego terenu w ogóle nie korzysta. Jest mi bardzo smutno. Dlaczego tak? Powinna korzystać z niego. Kochacie się już bardzo mocno? Energia, higiena, wszystko. Dobra. Chodź z tego spaceru już. I wykąpiesz na górze może. Na górze to zrobię. A nie, bo to jest prysznic tylko. To jednak na dole. Wykąpiesz Pawła. I może potem dopiero coś zjesz. Dobra. To weź sobie zabawkę swoją. Gdzie jest pani Mruczek? Nie ma pani Mruczek? Gdzie masz, Zuzka, panią Mruczek?
czwarty poziom. Ja widzę, że oni tutaj lecą. Dobrze, gdzie masz panią mruczek, Zuza? No to trudno, to weźmiesz sobie kaczuszkę. A ty, mój drogi, czekasz, aż Elka. Aż Martyna przyjdzie. Rozmawiaj z nią, dobra, rozmawiaj. O, ona się już bawi tutaj. Gdzie ty jesteś? Jezus Maria, kobieta, dlaczego ty tak dookoła idziesz? A Madi gdzie? Madi sobie biegnie. W sumie jakby tutaj zrobić takie też wejście od tyłu, od płotu. No bo dookoła muszą włazić, no. Taką jakąś, wiecie, barierkę, w sensie taką bramkę tutaj postawić i byłoby cacy, i byłoby pięknie. Ela, no... Tak, Ela, no i co jest z tą Elą? Ela, Ela, Ela. O. Do kąpieli młodego, już. No już! A potem... przeczytasz mu bajkę do snu. I potem, moja droga, zajmiesz się wreszcie sobą. Skorzystasz sobie, weźmiesz sobie jakieś resztki. Proszę bardzo. A ty... Aha. To czekajcie, ja ją tutaj ogarnę też. Skorzystaj sobie z nocniczka, proszę bardzo. I potem też sobie pójdziesz spać na razie. Chociaż nie, może tylko drzemkę. Bo w sumie nie wiem, za chwilę Jesus wróci z pracy. W ogóle jak u ciebie w tej pracy, mój drogi? No, masz ocenę dobrą. To dobrze. To w takim razie jesteś na dobrej drodze do awansu. O, i zobaczcie, Maddie po prostu padła po spacerze i musiała się zdrzemnąć. No, rozkoszny psiak. Dobra, ile ty zarobisz dzisiaj? 7. Pewnie znowu coś koło 500, nie? Czy mi się wydaje tylko? Zaraz zobaczymy. On w sumie jest bardzo ogarnięty. Ile zarobiłeś? No, 624, bardzo ładnie. Bardzo dobra kwota. To mój drogi, czekaj. O! Wojtek jaki... a ty nie miałeś go położyć spać? No, pójdziesz do pracy, tak, normalnie. To, dobra, idź, moment. Idź sobie zjedz, sama. Ewentualnie nie. Wykąpiesz się. A on tu już podejdzie w tym czasie, jak ty sobie siedzisz na tronie. I do snu poczyta mu Jesus. Proszę bardzo. Do snu Pawełkowi poczytać, proszę ładnie. Ta mała już, słyszy, ona jest taka rezolutna, tak sobie dryboćka, wszystko sobie sama radzi, no. Zuzka. Ciekawe po kim? Po Martynce czy po Jesusie? No ciekawe. Co ty robisz? Dlaczego ty myjesz ręce? No tak, bo tu nie ma... Nie ma zlewu. A powinien... Czekajcie, ja to może zlewy poumieszczam jednak. Bo nie podoba mi się to, że oni muszą łazić do kuchni, żeby... Bez sensu zupełnie. Ale nie, łazienkowe weźmy zlewy, o. Chociaż wydawało mi się, niczym to nie... Czemu nie postawię tego? O, dobra, to nie. To nie! Nie chce mi się wpisywać move objecta. Czy ty, moja droga, zdążysz zjeść? Czy ty... A nie, i się... Dobrze, wykąp się przed pracką. Nie, no nie pracują, nie mają jak. To jest rodzina po prostu na pełnym chaosie. Poczytasz mu? No. No, czytaj. Czytaj, Jesus. Co ty uskuteczniasz? Jesteś mega głodny. No, możesz mu poczytać do snu? Czy nie? Co wy robicie? No, jest rozgniewany, bo jest pewnie mega głodny, albo mega śpiący, no. Zmęczony, oczywiście. Czytaj mu szybciutko, żeby mógł iść spać. Czy ty już do pracy... Tak. Martyna do pracy wychodzi. Czy mogłabyś z tego roweru kiedyś skorzystać? No pewnie, Jessie, może ty masz wolne, ale niektórzy muszą pracować. Awansu nie będziesz miała, więc pracuj normalnie, bez sensu się przemęczać. Nie, no normalnie pracuj. Bo i tak nie będzie awansu, no. Dobra, młoda sobie śpi. Paweł sobie też powoli usypia. No to Jesus, proszę bardzo, zabawa ci rośnie, okej. Skorzystaj sobie, proszę cię bardzo, mój drogi, z łazienki tu. I myślę, że możesz sobie wziąć coś do jedzonka.
Czekajcie, ja mu tą lodówkę znowu otworzę, żeby nie było jajec. O, tu ci wyciągniemy. Weźmiesz sobie porcję i będziesz sobie oglądał kanał komediowy. Trochę rozrywki dzisiaj może przyda. Proszę bardzo. Nie myj tych łap. Zostaw to już. Idź. O, dobra. Schowamy to oczywiście do lodówki, ale możesz oglądać w tym samym czasie, co jeść. Dziękuję. Byłoby bardzo miło. I czemu nie siedzisz na kanapie, tylko na pufie? To nie wiem. Maddie, where are you? Dobra, koło lodówki. No i zobaczcie, kolacja, telewizorek, wszystko tak jak przystało i jak trzeba. To na koniec myślę, że możesz sobie więcej opcji, programuj, ćwicz programowanie, o. I sobie trochę na koniec dnia poćwiczysz jeszcze, bo w sumie nie wiem, czy ty, no nie potrzebujesz teoretycznie, masz 6 poziom, a tu masz programowania, który... siódmy. Lepiej mieć zawsze poziom do przodu, żeby potem nie było problemu z awansem. Maddie, na co ty czekasz znowu? I na kogo? No dlaczego żeś obudziła Zuzkę? No patrz, no. Dobra, czekaj, Zuzia. Ja ci dam jedzonko. Otwórz. Proszę uprzejmie. Weź sobie porcję. I sobie pojesz. Oto, a mleko. Dobrze. Wykonanie L-cap, Jezu, jeszcze mleko po L-ce zostało, naprawdę? To mleko jest bardzo długowieczne. Prośba o opinię. Martyna musi podzielić się ze współpracownikiem niepochlebną opinią na temat wykonywania przez niego obowiązków. W jaki sposób powinna to zrobić? Wprost i szczerze? W pakiecie z pochwałami. Wprost i szczerze. Martyna podchodzi do współpracownika i dzieli się bardzo szczerą opinią. Następnie razem opracowują plan, który pomoże rozwiązać problem. Martyna otrzymuje pochwałę od szefa za umiejętność współdziałania w pracy. Bardzo ładnie. Czyli jakbyśmy mieli rozwiniętą logikę... Czemu ty idziesz na dół z tym? Czemu ty z tym na dół idziesz? Czekajcie, chciałem zobaczyć sobie Martyny tutaj pracę. No, pewnie byłby awans dzisiaj, ale jeszcze logika nad nią ciąży, więc spokojnie sobie zrobimy. Tak widzę, że Maddie coś z basenem uskutecznia. Ogarnąłeś to? No to zostaw ten telewizor już, wyłącz go i proszę iść ćwiczyć programowanie. A młoda co? Gdzie ona idzie? Idzie jeść, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Paweł też jest mega głodny. Gdzie ty dryboćkasz? Na górze miałaś swoją pufkę, po co schodziłaś na dół? Znaczy ja rozumiem, że chcesz sobie też szkolić umiejętność chodzenia, tak? Poruszania się. No ale nie musiałaś tego robić. Czekajcie, ten... O, do zlewu. No dobra. To skoro młoda sobie je, Jesus się tutaj zajmuje wszystkim, Martyna w pracy, a Paweł śpi, to myślę, że będziemy sobie powoli kończyć. Także moi drodzy, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Oczywiście dla wszystkich lowki, kiski i besowskie was buziakuję bardzo mocno i bardzo serdecznie i słyszymy się w kolejnym odcinku już niebawem. Tak więc trzymajcie się, cześć i do następnego. Pa, pa!